No dobra, mamy kolejny telefon. Witamy serdecznie. Cześć. No ja mam pytanie do pana prowadzącego. Bo ciągle nie wiem, jakie to są wartości, co ty masz. Bo z tego, co rozumiem, to jest hipokryzja, cynizm i nie wiem w sumie, co jeszcze. Brak profesjonalizmu. Czy uważasz, że nazywanie chama jednego z zawodników to jest takie fajne? Nie, ja przecież powiedziałem, że to było nieprofesjonalne z mojej strony i się przyznaję do tego. No to jakie to są wartości, które ty... Nie wiem, co ci zrobiłem i o co ci chodzi? Znaczy, ja się nie chcę wchodzić w żadną polemikę, po prostu nie powinienem tego mówić, nie powinienem udzielać tego wywiadu i mówić, że ci nie podam ręki, bo to nie ma znaczenia. Ja tu jestem jakby tylko moderatorem, nie powinienem udzielać jakichś swoich poglądów i tak dalej. I uważam, że to było z mojej strony nieprofesjonalne, nie powinienem tego mówić. Że to ustaliliśmy, ale teraz powiedz mi, jakie ty masz wartości i co ci, dlaczego mnie nie lubisz? Co ja ci zrobiłem? Znaczy, wiesz, sposób, w jakim swoje poglądy pokazujesz w internecie i jak gardzisz poglądami innych, to mnie po prostu odrzuca, bo ja nie mam nic totalnie do ludzi, którzy mają poglądy lewicowe. Po prostu sposób, w jaki to pokazujesz, mi się nie podoba. Jesteś ekstremistą. No dobrze wiesz, że jesteś kontrowersyjną postacią. Dużo rzeczy też grasz, bo podejrzewam, że wiesz, niektóre rzeczy, które pokazujesz, nie robisz tego, że robisz to specjalnie, a tak naprawdę czasami tak nawet nie myślisz. No tyle, no wiesz, Jasiu, ja nie chcę wchodzić w tą konwersację, bo to nie ma sensu. Czego nie myślę? Jasiu. Jasiu, czy ty jesteś trzeźwy? Jasiu. Tak, jestem trzeźwy. Kurwa, dziwne, ale kurwa. Co tam? Za tydzień zawody. Ja tu jestem profesjonalistą. Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm. Jasiu, masz do kogoś innego pytanie, czy tylko do mnie miałeś? Nie, tylko do ciebie miałem pytanie. No to dobra, to dziękuję bardzo. Cześć, Jasiu.